Cześć, dzisiaj zajmiemy się makiem od klientki. Będzie to typowy demontaż z oględzinami, gdyż komputer został zalany. No i z racji tego, że był ubezpieczony w jakiejś tam firmie ubezpieczającej, należy udokumentować straty, jakie w komputerze zostały poniesione. Komputer, z tego co mówiła klientka, był zalany na tyle, że z niego się lało, jak go przechyliła, aczkolwiek działa. Jedne co mówi to, że dużo bardziej się zaczął grzać i zwolnił chyba, jak dobrze kojarzę, tak? Tak więc, no i ubezpieczyciel, z tego co tam pamiętam, stwierdził, że komputer jest sprawny, no i żadne odszkodowanie się nie należy, tak? Żadne ubezpieczenie. Tak więc musimy go zdemontować, no i udokumentować to, co zostaniemy w środku. Tak więc filmik będzie ucinany kilka razy, bo chociaż ja chyba zdjęcia mogę robić w czasie nagrywania, no ale może być tak, że będę go ucinał na niedomiar złego. Już po zalaniu klientka chyba na niego nastąpiła, czy jakoś tak, jak już on pokazuje. I szyba na matrycy jest zbita. Nie jest to sama matryca, a tylko szyba. Jest to element wymienialny. Tak więc to też będę musiał dla klientki wycenić. Brakuje z tej strony jednej podstawki. Być może gdzieś wyszperam takowo, to dorzucę, ale ciężko powiedzieć. Co? Chociaż nie, jak was opuszczę, to chyba nic lepiej nie zrobię, bo nie będziecie wtedy widzieli rzutu z góry. Tak więc trochę wam pozasłaniam. Komputer z zewnątrz ogólnie widać, że nosi ślady użytkowania, ale klientka mówi, że posiada go od 5 lat i nie wyobraża sobie życia bez swego Maca. Dobra, słuchajcie, wilgoć i syf czuć od razu po otwarciu komputera i smrodek. Ewidentnie widać, że komputer został zalany. Czuć to. Tak więc teraz przystąpię do obstrykania zdjęć, później wymontuję płytę i obcykam ją z drugiej strony. Nie, no jest masakra. Klientka hoduje ptaszniki i jakieś tam inne czorty. W komputerze jest od diabła kararuszków. Wszystkie trubki co prawda, no ale zobaczcie. Nie wiem, czy to widać w tym miejscu. W tym jakiś kawałek. To ogólnie komputer jest bardzo zaśmiecony w środku, bardzo, bardzo. No a sam jego stan, dobra, tu zalanie, słuchajcie. Nie no, ale daje z niego niemiłosiernie. Tu owad. Tu ślady po zalaniu. Dobra. Okej, słuchajcie, teraz robię zdjęcia. Wracam do was po wymontowaniu płyty. Albo nie. Po zrobieniu zdjęć. Dobra, sporządziłem już kilka fotek
tego, co tutaj się dzieje. Muszę się tym zajmować tak, żeby wszystko zostało mniej więcej w takim stanie, w jakim to dostałem. Tak więc, żeby tego nie czyścić i tak dalej, z tego względu, że kto wie, być może rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej będzie chciał jeszcze, nie wiem, sam tu zajrzeć, no nie wiem. Według mnie powinien to zrobić już na początku, no ale... Bateria została odłączona, tak więc dosyć swobodnie mogę się tu poruszać. Mam o tyle łatwo, że niedawno rozkręcałem swego Maca, a to jest taki sam model, tylko inna konfiguracja. Jeżeli chodzi o budowę, tak, to taki sam. Chyba. Chociaż jak tak patrzę, to może i nie. Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, rzadko, bardzo rzadko zajmuję się makami. No nie są one zbyt popularne na naszym rynku. Pewnie ze względu na cenę. Dobra. Teraz muszę się zabrać za tą wtyczkę. Nie za bardzo widzę. O, dobra. Cyk. Wyjęta. No i dobra, teraz będę się troszkę męczył. Już tak jak w ostatnim. Znaczy jak w Macu, którego ja demontowałem. Są tu śrubki, te gwiazdki, a ja jeszcze nie kupiłem tego śrubokręta do prac. Chociaż... znaczy do prac precyzyjnych. W kształcie gwiazdki. Ale na pewno po tym filmiku już to zrobię, gdyż w tym miesiącu przydałby mi się drugi raz. Więc to już jest wystarczająca ilość razy. Fakt, że jest tu jeszcze inny wzór śrubki, taki trójramienna gwiazdka. Z nim pewnie też będę miał troszkę problemu, ale spokojnie. Aha, jeszcze tutaj. O. O, dobra, wpasowałem się. No, muszę tak dosyć mocno naciskać, z tego względu, że wykręcam płaskim śrubokrętem. Wzór gwiazdkowy, tak więc nie chcę, żeby ten śrubokręt przeskakiwał. No, idzie dosyć sprawnie.
Pierwsze co zauważyłem, że w tych Macach mocowanie baterii jest chyba felerne, bo w moim Macu w tym miejscu również mocowanie baterii jest pęknięte i tutaj jest tak samo. Oczywiście bateria nie wypadnie, aczkolwiek no, jest to jakaś tam bolączka modelu. Bateria właśnie trzyma się na tych trójramiennych gwiazdkach, ale jest to dosyć proste, gdyż można tam włożyć śrubokręt płaski pod kątem i elegancko się wykręca. Bateria mocowana jest najdłuższymi śrubkami jak na razie. Prawa śrubka jest jeszcze dłuższa, czyli bateria trzyma się na dwóch różnych śrubkach. Słuchajcie, na baterii z tej strony jest brak śladów zalania. Tutaj również wszechobecny syf i robactwo martwe. Ok, ale w komputerze, który jest używany od 5 lat, można się takich rzeczy spodziewać. Jednak śladów zalania nie widać. Na kościach, na tej jednej, może nie, to jest syf, nie widać żadnych zacieków. Może być tak, ślady zalania będą tylko z tej strony, tak jak mówiłem na początku, tu i tu. Teraz zobaczymy. Dobra, znalazłem jeszcze jedną śrubkę, której nie wykręciłem. Płyta chyba już się nie trzyma. Pora odkręcić wentylator. Wentylator również trzyma się na dwóch różnych śrubach. Hmm.
Nie wiem, czy widzieliście, co tu wypadło. Takie dobra. Tutaj również brak śladu zalania. Gniazdo zasilania musimy wypiąć. Jest podplątane trochę tutaj z kabelkiem od głośników chyba. Tak, dokładnie. No i dobra, słuchajcie. Mamy płytę na wierzchu. W sumie zapomniałem zooma zmniejszyć, no ale to chyba nawet dobrze, bo fajnie ją widzicie. I tak jak poprzednio. Na pierwszy rzut oka śladów zalania brak. Dobra, w tym miejscu widać zaciek, ale czy uda się to uchwycić aparatem? Szczerze w to wątpię. Tutaj no nic nie widać za bardzo. To, że wszystko jest oblepione, to jest faktycznie. Ale, znaczy no, ten zgromadzony syf tutaj bardzo utrudnia zadanie. No, ale mówię, jako takich zalań, a już tym bardziej efektów tego zalania nie widać. Tak więc czuję, że jak zadzwonię do klientki, to zadowolona specjalnie nie będzie, bo bardzo jej zależało, znaczy też by mi zależało, żeby pociągnąć hajs od ubezpieczyciela, bo cały dom pływał przez zalanie od sąsiada z góry, tak więc no mam jeszcze od niej komputer stacjonarny, który też tam stał dosyć wysoko w wodzie. No dobra, słuchajcie, ja spróbuję tutaj obstrykać zdjęcia. Jak coś będzie widać, to będzie, jak nie, no to cóż, trudno. Jednak mówię, nie widać tutaj jakichś tam większych śladów zalania, z tym, że... Tak, klientka leciała od razu suszarką po tym, z tym, że leciała woda, ona wcale nie była czysta, bo przeleciała już wtedy przez strop w bloku. Później chyba na laptopa, z tego co kojarzę, i wtedy ten laptop stał w bajorku już, nie? Tej wody. Ale gdyby stał w bajorku, to chyba by było coś więcej widać. No dobra, słuchajcie. Pstrykam zdjęcia, idę na obiad. Komputer zostawię na razie w takiej postaci, w jakiej jest. Zadzwonię później do klientki, jak zerkniesz na tą stacjonarkę. Zresztą to również nagram.